Czołem Super. zwierzaki, jesteśmy z powrotem. I cóż, wysłaliśmy nasze ciuszki do pralni, ale niestety przyszły w niewłaściwych paczkach. Właśnie stężenie gejostwa na metr kwadratowy zmniejszyło się znacząco. Wiesz co, a dziwiłem się właśnie, czemu mój pancerz jest osiągnięty tak bardzo na poziomie klatki piersiowej. No widzisz? A ja się dziwiłam, czemu jest taki ciasny wszędzie. O, powinna ci jakoś leżeć jak worek na kartofle. Dobra, oddaję ci twój gejowski wianuszek. Jaha. Twój wianuszek jest doskonały. Tak. Czy chciałby się czymś podetrzeć. Nom. Orr, wyglądasz o wiele lepiej. Pff, ty o wiele gorzej. Wiem. Dlatego ci nie oddałem. Brak będzie na ramienników. Num. A teraz ogólnie jestem naszym tankiem, mam 2000 HP. Ja mam 1600. Demiu. tak. Chcę się uleczyć, bo nie chcę mi się mikser planować w tym celu. No cóż. Nigdy nie wysyłajcie tych ubrań do pralni, które mylą paczki. O, ten goblin wydawał mi się podejrzany, kiedy dawałeś mu ubrania do prania. Nauczka na przyszłość, nigdy nie oddawaj prania goblinowi. Dobra. Dobra, lecimy z tym koksem. Co mamy zrobić, kiedy dusze Beliala i Asmodana zostaną uwięzione w kamieniu? Wyrzucić kamień do wielkiej góry, która nazywa się Orodruina. Spokój. Przestaną istnieć. Dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł? Ogólnie myślałem, że robimy to metodą Zafariego. W sensie wrócimy to przez okno. Jesteś pewna, że możemy zaufać temu. Sądzę, że akurat rzucanie tego do wulkanu jest skuteczniejszą metodą na wypadek, gdyby kamień miał się okazać na tyle odporny, żeby z pierwszego piętra spadając, wiesz, no. Wiesz, no, latające miasta, tych, jak one tam się nazywają, pomroków, jednak latają wyżej niż pierwsze piętro. Oczywiście. Chodźmy. Pomroków, ale Zafari wyrzucił też szklaną kulę z chyba trzeciego piętra w normalnym budynku. No tak. A kamień może no jednak wytrzymać kula, taki lot, no. Belial rozpoczął atak na miasto. O, czy to jest ta misja, o której myślę? Tak, to jest misja, o której myślisz. Chyba, że myślisz o misji innej, która nie polega na unikaniu kul. Nie przepadam za tą misją. Co? Gdzie ty idziesz? Halo? Nie myślałem, że ktoś to jest. Czy czasem Kocie ludziki nie są pokazane na mapce? Czekaj, bo zaraz... Nie właśnie w to wy debile. Belial zaczyna panikować i niszczy miasto, żeby nas powstrzymać. Kiedy z nieba spadły kule ognia, zaczęły. No właśnie, najpierw trzeba ze Sherą porozmawiać na ten temat. Przyprowadzę tylu, ilu tylko się da. Żelazne wilki są gotowe oddać życie, by pomóc. Żelazne wilki powinny być gotowe oddać życie, żeby to zrobić. Prowadź ich do kanału. Nie możemy narażać życia dla bohaterskich wykonawców. Musimy szybko odszukać cesarza. Matko, nie dodaj! Nie ma się gdzie ukryć. Czyj gniew na nas spadł? O matko. Tam. Tak powiedz sobie dzień. Spróbuję pozbierać jak najwięcej z nich. To hurdę mi oddać? Ja wolę moimi portiami. Uwaga! Więcej nienawiści. I need some help with those snakes! A, już na razie, tylko ja jestem w innej sekcji miasta. Ups! Nie to! Nie to! Wyłaź mi stąd. O, dużo ich przyniosłeś. Całkiem sporo. Ej no, won mi stąd, dziady. Won wężowy po miocie. I o, myślę, że tutaj postać oberwie tym. Kulką. Czyj gniew na nas spadł? Pecz. Nikt cię nie lubi. Całkiem możliwe, że uda mi się pozbierać ich wszystkich, o ile mi nie zdechną po drodze. To byłoby smutne. Ja bym to uznał za zabawne. Ha ha ha, bohater Kaldeum. Ha 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 ha. Czyli coś tam mi się udało, ale za co to tak... Ewakuuj do kanału 200 uchodźców z Kaldeum w pojedynczej rozgrywce.
O, okej, okay. Czyli mu się to udało po raz pierwszy w takim wypadku, skoro dostałam osiągnięcie, tak? No to wychodzi. Przeszłeś tę grę już razy, bo na różnych poziomach trudności. Na różnych poziomach trudności łącznie 4 razy. Więc teraz wszyscy wiedzą, jak ja jestem bardzo altruistyczna, jeśli chodzi o ratowanie ludności. Rozrzesz się. Swoją drogą, czemu demony gustują w takich wężowych pomiotach? Znaczy nie, to są bossy, są głosy typu Beliala, a nie tego, a nie ogólnie demonów, nie? Dobra, to czemu Belial gustuje w takich wężowych tych? Odnośnie kłamstwa i tak dalej, wiesz, oni się ukrywają pod postaciami ludzi, mamią zmysły inne. To nie lepiej jakiegoś doppelgangera wstawić? Wiesz, no to byłoby zbyt logiczne, prawda? Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Czy wiesz, no Diablo zwykle było względnie logiczne. Diablo tak. Więcej nienawiści. Gorzej z resztą. Bla 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 bla. Ojej, popatrz. Iluzja tego czarodzieja blokuje nam drogę. Szyneczka. Sorry, nie widziałem właśnie. Aktualnie jestem zajęty zabijaniem Kamyra. A, kamer zabity. Pakowałam mu parę bełtów w brzuszysko. To się rozmyślił. Ten się popsuł. Oj, jakiś śmieć mi się podniósł. Won jakiś kaptur czy coś. Nie, maska jakaś. A, żyjcie się shurikenów. Sorry, czakramów. Czakramów? Czakramów chyba. Które wyglądają jak shurikeny. Shurikenów. No. I przypaliło mi właśnie nogę. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Au, 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 au. Czuję się lepiej. Jeszcze raz, córko! Czuję się taka słaba. Nie wiem, czy potrafię. Musisz! Teraz! O, skrzyneczka. Śmiecie i złoto. No. Kurczę, schudnij dziewczyno, bo nie możesz się przecisnąć. Też? Utknęła mi postać. Pało kaldeło. Chwała niech będzie bogom, przybywasz w samą porę. Pokaż Arly. Kamień dusz. Wypchaj się sianem. Dobrze mu się przyjrzysz, gdy zamknę w nim twoją żałosną duszę, Belialu. Sprytny. Musisz jednak wiedzieć, że Asmodan wie o kamieniu i jego mocy. Nawet jeśli mnie pokonasz, zniszczy ciebie i twoją skundloną rasę. Mnie zastanawia jedna rzecz. Jakie były poszlaki, żeby sądzić, że cesarz czy tam imperator, czy jak mu tam jest Belialem? Czy jakiekolwiek w ogóle były? Muszę mieć więcej nienawiści. Ale wola. Już myślałem, że ten, że w FM się Belial powie jak ten, jak mówię, że przyjrzysz się mu dobrze, kiedyś zamknę cię w jego wnętrzu. Mocne słowo jak na takiego tak pedalsko obdzianego gościa. Ten świat należy do mnie. Ale ten w sumie też niewiele mniej pedalski, szczególnie z tymi czterema rogami umieszczonymi w taki głupi sposób. Jak ta foka nieszczęsna. Odrzucam tę żałosną iluzję. Patrz na prawdziwego władcę piekieł! Mam nadzieję, że któraś ze strzał cię trafi i zatka ci nos. Już się czekał, Beliala. Mój nos. No. You bitch. Muszę mieć więcej nienawiści. Uhu. Czy mi się wydaje, czy on się skupił na tobie? Nie wydaje się. On mnie nie lubi!
Cele, nie wydurnij się. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. O, patrz, właśnie borwałaś. No, nie, nie borwałaś. Panie, są te oczka, żebym mrygał. Chybiające pięści, władca, kłam, współpraca, dobra, co to jest chybiające pięści? Jak ci nie trafi, nie złapy. Lol, okej. Okay. Fajne osiągnięcie. Podoba mi się. Podoba? Mnie, jeszcze nie. Zbieram tutaj sprzęt. Co ciekawe, tym razem pierwszy raz w życiu zebrałam wszystko. Okej, okay, gotowa. Leo, prędko! Zamknij duszę Beliala w kamieniu! To ironia losu, że ktoś tak szalony jak Zoltun Kul odegrał tak wielką rolę w naszym zbawieniu. Kul był jakimś szalonym wrogiem piekła. Niech jego życie będzie dla nas nauczką. Im dłużej walczymy ze złem, tym bardziej deprawuje ono nasze serca. Nie, nie sądzę. W tym wypadku sądzę, tak mi się wydaje, że to jest taka trochę sztuczna filozofia dorobiona do gry Diablo. To przejdziemy się przez wiatujące miasto? Przez co? Wiatujące miasto! Jasne. Czemu nie? Aha, będę pierwszy. No, na dodatek okryty zieloną mgiełką, bo jak robisz ten przewrót, to się na zielono świecisz. Stary, tak. Śmierdzisz, wypierz skarpety. Tak, ale nie wyobraź się, że tak wpadasz w ten, co są zieloną mgiełką, wpadam tam w ten tłum, wiatując ludzi i wszyscy ale ups. Ups. To nie było moim celem, ale i tak wyszło dość zabawnie. No. Tak się wita bohaterów. Co prawda zaprowadziliśmy ich wszystkich do kanałów wcześniej. Też mogliby się wymyć. No. Gdzie my teraz właściwie mamy iść? No do ukrytego obozu. A. Pozwaniaj sterolem w ukrytym obozie. A, rzeczywiście. Zrobiliśmy sobie taki spacer dla, wiesz, podpompowania jego. No jasne. To dobry dzień. Wyzwoliłaś tę krainę i pokonałaś jednego z władców piekła. Teraz został jeszcze ten brzydszy do pokonania. Ten bardziej gejowski już zabity. Nie ma czasu na odpoczynek. Tylko ja mogę być pedalski w tym świecie. Władca grzechu to nie zrównany. W ogóle tak przez całą serię jedynym fajnie zrobionym moim zdaniem złym był Diablo. W pierwszej części fajnie wyglądał, w drugiej części fajnie wyglądał, fajniej niż jego bracia. W trzeciej części wygląda najfajniej ze wszystkich do tej pory złych. I dokończyć dzieło twojego wuja. Ja wiem, w dwójce jakoś wydało mi się ciekawiej zrobiony niż... Znaczy no, mniej szczegółów miał, ale był... No ładniejszy to trochę, lepiej wykonany niż w trójce jakoś. W trójce mi się wydaje taki... No czy wiesz, w trójce to on jest tak jakby połączeniem wszystkich tych złych, nie? Takie, wiesz co, wyobrażam sobie jakby wszystkie arcydemony zrobiły taką fuzję jak w Dragon Ballu. No to właśnie masz efekt. W zasadzie natychmiast. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowa do drogi. Mogę wyruszać w zasadzie natychmiast. Daj mi znać... Przecież to nie ma najmniejszego sensu. Co przegapiłam, wujku? Co powinnam zobaczyć?
Myślałaś, że jesteś sprytna. Że nas przechytrzyłaś. Jeden po drugim nasi bracia wpadli w twoją pułapkę. Ale nie ja. Pokonam cię. Wiem, że czarny kamień dusz jest kluczem i będzie tylko mój. Wkrótce moje armie wymaszerują ze zniszczonej góry. Spustoszą ten świat i zmiażdżą wszelki opór. A moje sługi znajdą kamień. Gdziekolwiek go schowasz. Wtedy ostatecznie Asmodan zapanuje jako najwyższe zło. Leo, wszystko dobrze? Mów do mnie, dziecko. Areat. Demony przybędą z krateru Areat. Dzięki śmierci Beliala, Kaldeum odżyje na nowo. Teraz poluje na Asmodana. Lea widziała, jak jego armie wyłażą z krateru Areat. Od ostatecznej porażki chroni nas tylko twierdza Bastionu. Nie dopuszczę do jej upadku. No. Ja się tylko zastanawiam, u ciebie cały czas Asmodan mówił w rodzaju żeńskim, znaczy w sensie do Lei? Tak. Okej, bo zastanawiam się, czy w języku angielskim nie do końca o to chodziło, ale to o tym się wypowiem dopiero na koniec czwartego aktu. Ogólnie albo trzeciego. Miło ze strony Asmodana, że powiedział nam, gdzie go szukać, nie? Tak, jasne, to jest jak najbardziej. Ze zniszczonej góry, bla, bla, bla. To jest bardzo fajnie, że takie rzeczy mówi. Wtedy nie trzeba się trudzić z szukaniem, tylko wystarczy wysłać armię w odpowiednie miejsce i tyle. Czekają przed hordami Asmodana, które napływają z krateru. Tudzież odpowiednio mocnych bohaterów. Nie, moje ego wcale nie jest napompowane. Asmodan zdobędzie czarny kamień dusz. Jest nam poziomy. Dla świata nie będzie już nadziei. Twierdza nie upadnie. Zbiorę obrońców. Zapal ognie sygnałowe i pokaż żołnierzom, że nie zostali jeszcze pokonani. Przybył ratunek. Ruszaj. Te jesteś potrzebna na dole. Trzech kmiotków przybyło z nieznanego, wiesz, miejsca. Ale przybył ratunek. To tak samo jak w Mass Effect'cie. Salarianie w pierwszej części wysyłają prośbę o pomoc, a tam wysyłają co? Jeden statek! Ale za to jaki? Normandie. When you see Normandy, you know you're fucked. No chyba, że jesteś po właściwej stronie. Ktoś musi rozpalić ognie sygnałowe. Dobra, dobra, nie jojczcie, ja to zrobię. I ten tam gejuch. Nicolo, proszę, z wianeczkiem. Ja. Ten gejuch ma więcej damage niż ty. I słodziutką mortkę z piękną grzywką zaczesaną na boczek. O. Nikt mnie nie rozumie. Ona wiedza. No. Ale to jest śmieszne, jak można skopać wygląd postaci męskiej, robiąc jej zbyt gładkie rysy twarzy.
działają na pierwszą linię. Barbarzyńcy przesadzili w drugą stronę, no ale barbarzyńca był przesadzony od samego początku tak naprawdę, od drugiej części. Więc barbarzyńcy się nie czepiamy, ale... Tak, widoczek słodki. Tam kawałek twierdzy widzę. Sweet. Atakują nawet siebie nawzajem. Ale no niestety, czarodziej oraz łowca demonów z powodu tych pedalskich fryzurek a la emo tracą na męskości. A jeszcze jak dodasz im taki wianuszek, no to sorry. Dobra, męskość gracza nadrabia nad męskością postaci, idziemy. Tak, najbardziej męscy są ci mężczyźni, których nie można pojechać po ego. Muszę mieć więcej nienawiści. Odrzucenie sługa. O. Ponur miazgacz, czy jakoś tak się nazywa nasz boss. Miazgo trzep. Ponur, o. Trzepie miazgę. Trzeba uważać. Popatrz, należy na ściślejszej elity. Jak miło. To jest za... zabij 5000 i tarmi przeciwników. Już zabiłeś? Tak, jeszcze za to mi elitarne towarzystwo. No ja niestety nie dostałam za to osiągnięcie, ale ty też wiesz, grasz dłużej w Diablo niż ja. Za 20000 elitarnych skurczybyków. Och, Bel. Bum. O, nowa wiedza. Azmodan powołał do życia skrzydlate podmioty po tym, jak tysiące lat temu niemal zginął z rąk Raela. Anioły wykorzystały wówczas przewagę, jaką dawały im małe, świetliste skrzydła, by wyprowadzić w pole demoniczne zastępy i dopaść ich dowódcę. Rozszerzony porażką Azmodan przystąpił do płodzenia skrzydlatych demonów, które byłyby w stanie roznieść anioły na strzępy. Ale czy były, czy nie, to już kwestia sporna. Nam nie dają rady. A anioły z założenia powinny być potężniejsze od ludzi, chociaż nie odnosi się to do... Tak. A po zniszczeniu kamienia świata to właściwie chyba każdy jest nefalemem, tylko musi odpowiednio sporo pracy włożyć w zyskanie potęgi, nie? Mhm. Swoją drogą, moim zdaniem, Baal popełnił błąd, że się zaczaił na ten kamień świata. Tak naprawdę, gdyby tego nie zrobił, to... No cóż... Bohaterowie kolejnej części Diablo nie mieliby prawa istnienia. Nawet nie tyle o to chodzi, co po prostu byliby słabsi i byłoby im znacznie trudniej, nie? Tak, ale ogólnie ciekawie się... Ciekawię się, na jaki sposób udało się postaciom z... Rozkazy od Azmodana, część pierwsza. Sługi, twierdza bastionu lada chwila upadnie. Nic nie z was... Fajnie ma zrobiony głos. ...już chłeptanie ludzkiej krwi i pożeraniu mięsa. Lecz niech ucztowanie was nie spowolni. Chcę mieć... jej dowódcę. Szyneczka! Przed świtem! Reszta świata będzie moja wkrótce potem. Ogólnie dziwiłem się, mówiłem o tym, że wiesz, postaci z dwójki, że to sobie poradziły, może nie były nefelanami, nie? Znaczy wiesz, zdaje się, że trójca była wtedy osłabiona, z tego co kojarzę. No i też nie miały bezpośrednio takich armii, nie? A tutaj Azmodan występuje bezpośrednio z armią. Wiesz, no odnośnie Baala nie mogę się kłócić, widziałeś jaka... Dobra, ale Baal jest dopiero w dodatku. No, dobra, no to nie zmienia faktu, no i kamień świata zaczyna mieć dysfunkcje różne. Spadaj pan do cholery, będzie mi tutaj żygał jednostkami. Ogólnie te potworki są zabawne, te długie. Pluję jednostkami na twarz. Winda.
to jedynie fikcja. Podobna winda, no dobra, nie do końca może podobna, ale na dosyć podobnej zasadzie jest w Dark Souls. Tam jest taki wąż. A propos węża, to przypomniała mi się... Poziomik. Tak wiem. Miał mi się wąż, ten Jormungandr, czy jak tam się nazywa, ten opatający drzewo życia, czy jakoś tak. Czy drzewo wiedzy w mitologii Uroboros chyba. To co mówisz, to Jormungandr coś tam, to chyba drzewo właśnie. Tak mi się wydaje, będę musiała to sprawdzić. Moje braki w nordyckiej mitologii są naprawdę straszliwe, więc nieważne, ale pamiętam, że jak się grało w Magicę, to można było z tym wężem walczyć. No można, trzeba było i trzeba było go zabić. I śmiałem się podczas tej walki kilka razy, bo można było go uszkadzać tylko w niektórych momentach, nie? Mhm. I ja znalazłem jeszcze ciekawszą metodę, mianowicie kiedy próbował na ciebie zaszarżować, jakby wiesz, się tak zwijał do ataku i atakował, to wystarczyło postawić barierę przed nim, wtedy on tą barierą przydzwaniał i... Haha, good luck with that. Tak i dostał w mordę i trząsł łbem i się znowu chował w ziemię. Skuteczna A wiesz co, proponuję sprawdzić te skille, które dostaliśmy. Ja tutaj mam... troszkę czempionów. What the hell? Ulecz mnie. Auć. Nie! Protestuję. Czekaj, muszę... Mówiłeś, że ty masz tam czempionów? Tak, właśnie przed nimi wieję. Patrzcie, dotarło. Jeden dotarł. Wracaj tutaj bez laku. Mówi o sobie. Wracają mi się. Właśnie wytłukłem ich wszystkich. No nie, bo ja jednego tutaj wytłukłam i się uleczyłam. Dobra, trzech. A teraz coś mi skidało. Bransolety. Żółte. No musiała je wszystkie posprawdzać. Przygotowanie.